Cześć, witajcie w nowym, strasznym filmie. Ponieważ widzę, że często pytacie o ten temat, postanowiłem zrobić kolejne. Dziś pokażę Wam straszne filmiki, których lepiej nie oglądać przed snem. Czy te nagrania są prawdziwe, czy nie, pozostawiam Wam. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. 18 sierpnia 2019 roku YouTuber o pseudonimie Exploration Unknown wybrał się na eksplorację opuszczonej rezydencji. Gdy chodził po tym miejscu, miał przerażające doświadczenie, którego nigdy się nie spodziewał. Kiedy wszedł do domu, zawołał kilka razy hello, aby sprawdzić, czy ktoś tam był. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Czuje się jednak nieswojo i postanawia zawołać jeszcze kilka razy i mówi, że wchodzi do domu tylko po to, aby się przez chwilę rozejrzeć. Kiedy postanawia wejść po schodach, dzieje się to. Po prostu patrz. I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bank. Jak widzieliście, coś lub ktoś krzyknął na niego, prawdopodobnie aby go odstraszyć, i mężczyzna wybiegł tak szybko, jak tylko mógł. Spojrzał przez ramię na sekundę, aby zobaczyć, czy był śledzony, ale na szczęście nie. Myślę, że to dobra lekcja, jeśli jesteś miejskim zwiadowcą i że zawsze powinieneś mieć się na baczności. Bo nigdy nie wiadomo, czy w tych opuszczonych domach nie kryją się niebezpieczni ludzie. Ale na szczęście ten YouTuber jedynie najadł się strachu. Numer 9. Ten film został przesłany 4 maja 2011 roku przez YouTubera o imieniu Andrew J. Nace. Pewnego dnia obudził się z powodu hałasu i postanowił spojrzeć na zewnątrz przez okno i to, co zobaczył, przestraszyło go. Na szczęście był na tyle bystry, że postanowił od razu zadzwonić pod numer alarmowy. Kiedy odkładał słuchawkę, mężczyzna nadal się patrzył i wyglądało to tak, jakby stał na drodze w środku nocy. Według Andrew, mężczyzna stał tam od co najmniej 30 minut. Niektórzy ludzie w komentarzach mówili, że powinien był otworzyć okno i krzyknąć na niego, że próbował spać. Inni mówili, że biedak był pewnie głodny. Ja jednak uważam, że podjął słuszną decyzję, bo nigdy nie wiadomo, co mogłoby się wydarzyć w przeciwnym razie. W końcu, kto stałby w środku nocy i zaglądał gdzieś do środka? Według mnie dość przerażające. Numer 8. 20 stycznia 2014 roku YouTuber o imieniu David Rebordao przesłał wideo o nazwie Straszne stworzenie na strychu. Na filmiku nie mówią wyraźnie, więc ciężko mi było ich zrozumieć. Ale co udało mi się z niego usłyszeć, to, że para właśnie kupiła nowy dom i żona w nocy usłyszała hałasy dochodzące z poddasza. Mąż chwycił za kamerę i wspiął się po drabinie, aby zajrzeć na strych. Znajduje tam wiele pudeł i panuje bałagan, ale poza tym nic niezwykłego. Ale kiedy wraca z powrotem na dół, jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zobaczyć twarz lub upiorną postać. W momencie, gdy to się stało, nie zdawali sobie z tego sprawy. Ale kiedy spojrzeli na nagranie z kamery, oto co zobaczyli. Osobiście uważam, że to dość przerażające. Nie mam pojęcia, czy jest to prawdziwe, czy nie. Co o tym sądzicie? Numer 7. W programie Fobiak emitowanym w holenderskiej telewizji, mężczyzna o imieniu Lang Frans był w Edynburgu w Szkocji, gdzie odwiedzał jeden z najstraszniejszych nawiedzonych domów. Jednak Lang Frans jest kimś, kto nie wierzy w duchy ani w ogóle w zjawiska paranormalne. W nagraniu mówi się, że jest to 17-wieczny budynek z mroczną przeszłością. Kiedy w końcu wchodzą do środka, kobieta czuje rękę na ramieniu i mówi, że słyszała kroki. Lang Frans uważa, że to wszystko jest po prostu zabawne i wygląda na to, że nie wierzy. To jest nu officieel. Iedereen begint er gewoon helemaal de pan aan te flippen hier al. Cmentarz, zwany też Czarnym Mauzoleum, jest podobno najstraszniejszą częścią tego miejsca. Lang Frans postanawia wybrać się tam samemu w nocy i spędzić tam kilka godzin. Kiedy wraca po niego ekipa filmowa, jest dość przerażony. Wygląda na to, że Frans mimo wszystko naprawdę się przestraszył. Mówi, że czuł się tak, jakby nie był sam. I że była to najstraszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek przeżył. Numer 6. Ten filmik został pierwotnie zamieszczony na TikToku. Pewien mężczyzna mieszka z rodziną w drewnianym domu gdzieś w środku gęstego lasu, gdzie podobno błąkają się dzikie zwierzęta. Kiedy wyprowadzał psa na spacer, nagle usłyszał dziwny dźwięk dochodzący z lasu. Posłuchajcie. Listen to that. Listen to that. Według ludzi w komentarzach byłby to Skinwalker lub Wendigo. Wendigo to potwór, który wywodzi się z opowieści starożytnych Indian Ameryki Północnej. Mężczyzna mówi, że nigdy nie słyszał tak dziwnego dźwięku. Niektórzy twierdzą, że to wilk, inni, że to coś bardziej nadprzyrodzonego. Co o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 5.
Hiszpański youtuber o imieniu Ricky Valezaquez zamieszcza wiele przerażających filmów z opuszczonych miejsc. W tym filmie o nazwie La Cabana bada on miejsce, w którym rzekomo zaobserwowano zjawiska paranormalne. Powinienem dodać, że jest to stream na żywo i w pewnym momencie widzi on coś dziwnego. Kiedy wchodzi do jakiegoś domku, patrzy w górę na sekcję z oknem. I wtedy widzi to. Po prostu popatrz. Jak zauważyliście, widać jakiś ciemny jakby cień lub osobę stojącą po prawej stronie okna. Natychmiast biegnie w jej kierunku, ale kiedy dociera na miejsce, nic nie zauważa. Co więc mógł zobaczyć? Czy to był duch lub co jeszcze widział? Numer 4. 23 października 2018 roku kanał YouTube o nazwie Nightshade przesłał wideo, w którym twierdzi, że usłyszał kroki, gdy był w piwnicy. Według niego słyszałby również odgłosy lub dźwięki w nocy. Nie miał jednak pojęcia, skąd dochodziły. Postanowił wziąć kamerę i stanął na szczycie schodów. Za każdym razem, gdy coś mówi, światło pojawia się na schodach. If it was Mr. Gruters, you could go down the stairs, but Mrs. Gruters, you would not go down the stairs. Kiedy schodzi po schodach, nawet jeden z jego psów wydaje się wahać. To tak, jakby pies wyczuwał, że w piwnicy jest coś nie tak. Wydaje się również, że jest tam kilka kul poruszających się wokół, tak jakby tańczyły. Numer 3. Exploring with Dany to kanał na YouTubie, w którym bada on opuszczone miejsca. W tym filmie zobaczysz, że bada nawiedzoną kaplicę budynku kościelnego. Wyjaśnia, że był w tym miejscu wcześniej i dało mu dziwne uczucie. Ponieważ jego widzowie chcieli, aby wrócił, zrobił to i to, co znalazł tym razem, jest dość dziwaczne. Wchodzi do jednego z pomieszczeń, gdzie na ścianie widnieją nazwiska żołnierzy, którzy prawdopodobnie tu zginęli. Kiedy patrzy w lewo, aby kontynuować spacer, oto co się dzieje. What the hell's that? Ah! Oh my God! Jak można było usłyszeć z jego głosu, był poważnie przestraszony. Wyglądało to tak, jakby jakaś upiorna zakonnica patrzyła na niego przez szybę w drzwiach. Potem, gdy wychodził, na dachu pojawiła się jakaś upiorna postać. Dany powiedział nam również, że to był ostatni raz, kiedy badał to miejsce sam. Numer 2. Wideo przesłane 2 października 2017 roku pokazuje jedną z najstarszych szkół w Cork, mieście w Irlandii. Najwyraźniej w tej szkole dzieją się dziwne rzeczy, które mają charakter paranormalny. Jak widać, drzwi otwierają się i zamykają, a następnie szafki się ruszają. Ale to nie jest jedyne wideo, na którym widać paranormalne rzeczy dziejące się w tej szkole. Ten film zaczyna się od głośnego huku, po którym torba wylatuje z szafek. Ale chyba najbardziej dziwaczną rzeczą jest to, że krzesło zostaje przesunięte znikąd na drugą stronę korytarza. Czy to jakiś żart, czy też jest to najbardziej przerażająca szkoła na świecie? Numer 1. Kian & JC to kanał na YouTubie, który ma ponad 3,5 miliona subskrybentów, który wrzuca różnego rodzaju filmy, od wyzwań po pewnego rodzaju vlogi. Więc kompletnie nie skupiają się na rzeczach paranormalnych. 5 października 2018 roku postanowili spędzić noc w najbardziej nawiedzonym statku na świecie – Queen Mary. Statek ten znajduje się w porcie w Long Beach w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych i podobno ma 83 lata. W pewnym momencie próbują przywołać duchy w ciemnym pokoju. In some way, shape or form. Kiedy usłyszeli ten dźwięk, od razu z niego wybiegli. Ale to nawet nie była najstraszniejsza część. Ponieważ gdy przesłali film, ich fani znaleźli coś w nagraniu, co jest dość przerażające. Kiedy przechodzą obok nawiedzonego pokładu, musisz uważnie przyjrzeć się jednemu z korytarzy. Widzieliście to? Wygląda to jak kobieta podobna do ducha, ubrana na biało. Stoi tam w milczeniu i wpatruje się w przechodzących obok chłopców. Twierdzą, że nigdy tego nie zauważyli. Nawet podczas montowania filmu. Jak więc myślicie? Co to mogło być? Czy to był duch, czy może coś innego? Czego się boisz? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.